Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym szyciowym filmie. W dzisiejszym odcinku odszyjemy sobie sukienkę idealną na jesień, chociaż wiosenna wersja w jakiś bardziej energetyczny wzór również będzie fantastyczna. Jest to sukienka Manuela o bardzo klasycznej formie. Dekolt V wykończony obłożeniem. Mamy zaszewki piersiowe, które pięknie formują nam tą część sukienki. Magiczny rękaw 3/4, który automatycznie zwraca Wam uwagę na talię, a w talii mamy gumkę, która pięknie dopasowywuje się nam właśnie w najwęższym miejscu naszego ciała. Poza tym sukienka składa się z 2 falbanek, które zobaczycie oczywiście tutaj w klipie pionowym, na którym prezentuję Wam całość sukienki. Uszyjecie ją z tkanin sukienkowych, między innymi z wiskozy, silki, bądź innych, które akurat spodoba Wam się wzór. Sukienka jest bardzo prosta w odszyciu, bez problemu sobie z nią poradzicie, więc jeśli ta sukienka Wam się spodobała, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu. Rzućcie okiem, jak wygląda proces jej powstawania. No i mam nadzieję, że w efekcie końcowym postanowicie ją odszyć i będzie dostępna w Waszych szafach na wiele różnych okazji. Film, który oglądasz, jest przygotowany przez pasjonatkę szycia i nie jest płatnym produktem należącym do strefy kroju i szycia, a wszelkie treści zawarte w filmie są opracowane amatorsko. Przy szyciu należy kierować się opisem szycia przygotowanym przez strefę kroju i szycia, który jest dołączony do każdego zakupionego wykroju. Zastrzegam, że w filmie mogą pojawić się merytoryczne błędy wynikające z faktu, że jestem samoukiem. Oczywiście na samym początku omówimy sobie projekt. Do jego przygotowania będzie nam potrzebny oczywiście wykrój, czy to wydrukowany, czy splotowany. Oczywiście szczegółowy opis szycia, który jest dodany do każdego wykroju. Materiał, z którego będziemy szyć naszą sukienkę. Kawałek flizeliny, którym podkleimy sobie obłożenia oraz gumka szerokości 1 cm, którą będziemy wszywać w talii. Osoby, które są bardziej spostrzegawcze, mogą zauważyć, że forma, na której pracuję, nie ma zaznaczonych graficznie rozmiarów. Nie martwcie się, na Waszych formach rozmiary są już zaznaczone graficznie, to znaczy, że każdy rozmiar ma osobną linię i na dole jest zaznaczony też wzrost. Więc zobaczcie tutaj, rzućcie okiem, jak poszczególne elementy wykroju wyglądają. Do każdego wykroju oczywiście jest dołączony szczegółowy opis szycia, który powinien stanowić bazę Waszej pracy, więc powinniście się z nim zaznajomić przed przystąpieniem do szycia. Tutaj zobaczcie, jakie są cechy charakterystyczne tego wykroju. Mamy tutaj klasyczny rękaw główkowy długości 3/4, dekolt V wykończony obłożeniem oraz 2 falbany w dolnej części sukienki. Jeśli chodzi o wybór rozmiaru, kierujemy się tutaj obwodem biustu. Zmierzcie się w prawidłowy sposób. Odnajdźcie swoje wymiary na tabeli rozmiarów. Ja będę szyła rozmiar 38 i wydłużę też swoją sukienkę do mojego wzrostu, który dostosowujemy indywidualnie. Jeśli chodzi o też wybór rozmiaru, musicie mieć na uwadze fakt, że posiada wykrój luz konstrukcyjny, który na wysokości klatki piersiowej wynosi 8 cm. Do uszycia tej sukienki rekomendowana jest tkanina wiskozowa, silki lub liocel. Pamiętajcie, że użycie innych materiałów niż te rekomendowane mogą sprawić, że sukienka po odszyciu będzie wyglądać troszeczkę inaczej się może układać. Tutaj możecie rzucić okiem też na zużycie materiału na poszczególne rozmiary. Ja do uszycia mojej sukienki wybrałam silki. Jest to delikatna i przyjemna w dotyku tkanina, która się tak naprawdę nie gniecie, ale jest bardzo wymagająca, ponieważ jest śliska i ta śliskość sprawia, że trzeba ją ujarzmić podczas szycia, mocno ją przyszpilkować przy krawędziach, żeby Wam po prostu spod stopki nie uciekała. Dodatkowo będziemy jeszcze tutaj potrzebować kawałka flizeliny, którą pod odkleimy sobie nasze obłożenie, przez to go ustabilizujemy. No i w talii w końcowej fazie szycia sukienki wszyjemy sobie gumkę, która powinna mieć szerokość 1 cm. W tym miejscu wspomnę parę słów o dekatyzacji. Dekatyzacja to kontrolowany proces mający na celu wykurczenie się włókien materiału i ich stabilizację. Dokonuje się jej poprzez wypranie tkaniny w 30 stopniach, a następnie jej przeprasowaniu. Jeśli Twoje odszyte ubranie będziesz suszyć w suszarce bębnowej, warto materiał przed skrojeniem wyprać i wysuszyć w taki sposób, w jaki będzie ono po uszyciu suszone. Takie przygotowanie materiału wyeliminuje praktycznie do zera zbieganie się materiału po wypraniu. Oczywiście wełnę i materiały z dodatkiem wełny i te, które nie mogą być w ten sposób suszone, np. jedwab, nie poddajemy takiej dekatyzacji, tylko zagłębiamy się w temat konkretnego materiału i dekatyzujemy go zgodnie z zaleceniami. Więc nie zapominamy o dekatyzacji. Najlepiej przed skrojeniem zapoznać się, w jaki sposób przygotować materiał i zrobić to dużo, dużo wcześniej. Dlatego Was w tym temacie uczulam. Przygotujemy sobie teraz nasz wykrój. W tym miejscu od Was zależy, czy będziecie ciąć ploter na Wasz rozmiar, czy będziecie jednak go zachowywać i odrysowywać Wasz rozmiar. Ja proponuję Wam, mimo tego, że na wykroju są zaznaczone linie wzrostowe i rozmiarowe, zaznaczyć mimo wszystko w tych miejscach, gdzie kumulacja tych kreseczek jest największa, Wasz rozmiar za pomocą na przykład kolorowej kredki i linijki. To zdecydowanie ułatwi Wam potem odrysowanie takiego jednego rozmiaru waszego konkretnie, którego teraz szyjecie. Pozwoli Wam to nie zastanawiać się w gąszczu tych linii szukać waszego rozmiaru, bo tutaj w przypadku miejsca, gdzie jest zaszewka, jest tam ich dosyć sporo. W tym miejscu chciałabym zwrócić Waszą uwagę na mój dekolt, bo jeśli porównacie odszytą moją sukienkę z sukienkami, które są chociażby w galerii tego wykroju, to mój dekolt, jak widzicie, jest dużo mniej głęboki aniżeli w projekcie podstawowym, więc miejcie to na uwadze. Z racji na to, że mój biust w ostatnim czasie spadł o kilka rozmiarów, postanowiłam ten mój dekolt zrobić płytszy, więc podniosłam sobie tutaj linię względem mojego rozmiaru właśnie w ten sposób. Jeśli zdecydujecie się na ten sam krok co ja, musicie skupić się na odrysowaniu poprawnym obłożenia, musicie wyznaczyć tak linię, żeby pasowały one do rozmiaru dekoltu, który sobie ustaliłyście, więc odrysujcie sobie to obłożenie, wytnijcie go z półpergaminu, przyłóżcie do linii waszej dekoltu, która Wam odpowiada na wykroju, zweryfikujcie, czy linie się ze sobą pokrywają. Jeśli wszystko jest w porządku, to w ten sposób możecie ograć dekolt, który będzie w finalnym efekcie mniej głęboki. Więc jeśli chodzi o tył, obłożenie tyłu, tutaj już wycinamy sobie nasz rozmiar. Tu bardzo łatwo znaleźć Wasz rozmiar, tam gdzie macie te takie kąty. Od najmniejszego, tutaj od najniżej położonego znajduje się rozmiar 34, a najwyżej znajduje się rozmiar 56, więc ja go też sobie tutaj wyrysowałam kredką. No i teraz przechodzę do wyznaczenia sobie mojego rozmiaru, przenoszę go na papier do przenoszenia wykrojów, takich półpergamin. Tutaj nawet jesteście w stanie na tym klipie zobaczyć, że zdecydowanie łatwiej widzę ten mój odrysowany na niebiesko rozmiar. Oczywiście opisuję sobie bardzo dokładnie cały ten element, żeby wiedzieć, co to jest i do czego będzie mi potrzebny dany kawałek. Tutaj odrysowywuję sobie moje obłożenie. Nie zapominam o zaznaczeniu nitki prostej na tego typu projektach. Będziemy go wycinać ze złożenia materiału. Jeśli chodzi o obłożenie tyłu, tutaj też bardzo szybciutko jestem w stanie go sobie odrysować, więc opisuję, odrysowywuję i takim to sposobem mam już wszystkie elementy przeniesione na półpergamin i mogę zająć się ich wycięciem. Zanim jednak wytnę tutaj, patrz, przód, pokażę Wam mój trik, jeśli chodzi o miejsca na wykroju, takie jak na przykład zaszewki. Bardzo lubię je sobie wzmocnić za pomocą taśmy klejącej przed wycięciem. Naklejam po prostu taśmę klejącą na linię i dopiero wtedy sobie tutaj ją wycinam. To sprawia, że no, ten półpergamin mi się w trakcie użytkowania nie rozerwie, bo zobaczcie, jaki on jest delikatny. Więc teraz ma miejsce weryfikacja, czy dobrze odrysowałam obłożenie. Zobaczcie, ta górna linia idealnie pasuje mi do tyłu mojej sukienki. Jeśli chodzi o obłożenie przodu, zobaczcie, również wszystkie linie się tutaj zgrywają, więc polecam Wam bardzo serdecznie zweryfikować na tym etapie ten proces wycinania. Jeśli chodzi o falbanki, które są w kształcie prostokąta i jeśli mam je splotowane, to też tutaj mam swój trik. Wycinam te moje falbanki całościowo, po prostu największy rozmiar sobie wycinam, opisuję, w jaki sposób mam go oczywiście sobie potem wyciąć i tutaj wchodzi mój trik. Nie będę wycinać mojego rozmiaru, tylko sobie założę po prostu te krawędzie, które będą odpowiadały rozmiarowi, który chcę sobie wyciąć, czyli po szerokości składacie na rozmiar, który szyjecie, w moim przypadku 38, a na wysokość składacie na wasz wzrost, tak? Więc w ten sposób składam sobie linię, zachowuję tutaj ploter, nie muszę, że tak powiem, odrysowywać go na pół pergaminie i takim to sposobem mam już wszystkie elementy mojej Manueli gotowe do wycięcia z materiału, więc teraz się właśnie tym zajmiemy i wytniemy poszczególne elementy z materiału zasadniczego. Wycinanie rozpoczynam od przodu, składam prawymi stronami do siebie materiał, tak aby krawędź była w jednym kawałku, ponieważ przód będziemy wycinać właśnie ze złożenia materiału. Przykładam krawędź wewnętrzną do złożonej krawędzi materiału, przypinam ją równo szpilkami, no i następnie też mocuję cały mój wykrój przodu właśnie do mojego materiału. Mamy w przodzie zaszewkę. Musimy ją przed wycięciem najpierw wyrysować. Ja Wam pokazuję mój sposób na wyrysowanie zaszewki, która u mnie się sprawdza. W ten sposób wyrysowywuję ją na materiale za pomocą takiego pisaka ze zmazywalną funkcją, że tak powiem, znikającą. Po wypraniu ten mazak znika, więc się tutaj nie stresuję. Odrysowywuję sobie tą moją zaszewkę przy krawędzi bardzo równo. Jak widzicie, już sobie tutaj zaznaczam 1-centymetrowy zapas na szew przy krawędzi bocznej i jeszcze dodatkową tą zaszewkę, tą linię zaszewki sobie wydłużam o co najmniej 1 centymetr. Powstaje mi taki trójkąt, który sprawi, że dużo bardziej komfortową tą moją zaszewkę będzie mi się potem zszywało, ponieważ nie zabraknie mi materiału z boku w momencie, gdy złożę tą moją zaszewkę równo, zgodnie z liniami. Jeśli chodzi o przód, wycinamy go z 1-centymetrowym zapasem na szew po całym obwodzie. Mi w tym celu pomaga mój magnesik neodymowy, który zakładam sobie na jedną część nożyczek. Zakupiłam go na Allegro i dzięki niemu, prowadząc go przy krawędzi mojego wykroju, robię sobie automatycznie tnąc w ten sposób 1-centymetrowy zapas na szew. Zobaczcie tutaj, w jaki sposób wycinam tą moją zaszewkę. Ona zdecydowanie dużo bardziej wystaje aniżeli normalnie. W tym momencie musimy tą zaszewkę przenieść na drugą stronę naszego, drugą połowę naszego przodu, więc robimy to w ten sposób, że w szczyt naszej zaszewki wbijamy szpilkę. Ona przechodzi Wam na drugą stronę, jest bardzo widoczna. Ja tu jeszcze dodatkowo sobie ją zaznaczę punkcikiem, tym moim mazakiem i z racji na to, że tą zaszewkę wyrysowałam tak dosyć mocno, no to widzę punkty, do których muszę poprowadzić linię, które wyznaczają mi właśnie tą moją zaszewkę, więc od tego punktu, gdzie jest wbita szpilka, prowadzę linię za pomocą linijki do tych elementów, które mi tutaj wystawają od mojej zaszewki. W ten sposób zaszewka jest przeniesiona na drugą stronę. Tył wycinamy również ze złożenia materiału, więc składamy go prawą stroną do prawej, krawędź naszego tyłu przykładamy równo z linią złożenia materiału i też z 1 cm zapasem na szef wycinamy sobie nasz tył, więc tutaj bardzo szybka piłka ze złożenia materiału. Najłatwiej jest te elementy wycinać, bo nie musimy się tutaj zastanawiać. Tutaj, jeśli chodzi o rękaw, musimy jednak zachować nitkę prostą. Jest to bardzo ważny element, który sprawia, że nasz rękaw będzie w prawidłowy sposób wycięty, nie będzie się zniekształcał już po wszyciu. Nitka prosta to ta strzałka, którą sobie zaznaczacie na wykroju. Odległość tej nitki prostej od krawędzi bądź złożenia materiału musi być taka sama na całej długości tej nitki prostej, więc tu zwróćcie na to szczególną uwagę. Jeśli chodzi o rękaw, musimy do niego dodać na dole 2 cm zapasu na szef, ponieważ będziemy go podkładać w końcowym etapie, a resztę krawędzi wycinamy z 1 cm zapasem na szef. Na tym etapie polecam Wam bardzo serdecznie wyciąć falbany. Ja podeszłam do tematu falban w ten sposób, że u dołu mojego materiału złożyłam go prawymi stronami do siebie równiutko i przyłożyłam do krawędzi złożenia materiału moją falbanę numer 2. Do falbany numer 2 dodajemy 2 cm zapasu na poczet podłożenia, bo tylko ta część falbany będzie podłożona, ona będzie na dole naszej sukienki, więc tutaj musicie pamiętać o tym, żeby do falbany numer 2 u dołu przy jednej krawędzi dodać 2 cm zapasu na szef, pozostałe krawędzie wycinacie z 1 cm zapasem i musicie tą falbanę numer 2 wyciąć w dwóch egzemplarzach. Potrzebujecie dwóch bliźniaczych kawałków, więc po prostu przenieście już wyciętą pierwszą część tej falbany troszeczkę wyżej i wytnijcie drugą taką samą. Falbana numer 1 powinna być wycięta z 1 cm zapasem na szef na tych krawędziach, które nie są przyłożone do założenia materiału, bo tą też będziemy wycinać w jednym kawałku ze złożenia materiału i również w dwóch egzemplarzach. Tutaj troszeczkę nie przemyślałam wycinania i po prostu najpierw wycięłam sobie obłożenia, a potem musiałam kombinować z tą falbanką numer 2, więc dlatego polecam Wam serdecznie najpierw wyciąć falbany, a potem z tych skrawków, które Wam zostały z wycinania, po prostu wytnijcie sobie obłożenia, bo do nich zdecydowanie mniej materiału jest potrzeba, więc jak widzicie, trzeba czasami przemyśleć również ułożenie elementów wykroju na materiale, żeby jak najbardziej ekonomicznie, że tak powiem, ten proces przebiegł. Więc obłożenie przodu naszego dekoltu będziemy wycinać ze złożenia materiału z 1 cm zapasem po obwodzie, więc tutaj składamy materiał prawymi stronami do siebie i przykładamy krawędź obłożenia do złożenia i w ten sposób go wycinamy. Z tyłem robimy identycznie, składamy materiał prawymi stronami i aby był w jednym kawałku, musimy do złożenia przyłożyć krawędź naszego obłożenia tyłu i z 1 cm zapasem na szef go sobie wyciąć i w ten sposób obłożenia mamy już wycięte. Elementy obłożenia musimy wyciąć jeszcze dodatkowo z flizeliny, więc bierzemy kawałek flizeliny, również składamy go na pół. Proponuję klejem, stroną kleju do siebie i przykładamy do krawędzi nasze obłożenie, które już mamy wycięte z materiału zasadniczego, na który jest już naniesiony zapas na szef i po prostu po tych krawędziach materiału zasadniczego będziemy prowadzić linię cięcia, więc musimy z flizeliny wyciąć identyczne kawałki, tak jak mamy wycięte z materiału zasadniczego. Ja bardzo lubię sobie elementy, które trzeba podkleić flizeliną, przygotować już na samym początku, żeby one już czekały potem na późniejsze etapy szycia już przygotowane, dlatego już od razu na tym etapie podklejam sobie moje obłożenie flizeliną. Flizelina od tej błyszczącej strony ma umiejscowiony klej i przykładamy tą stronę z klejem do lewej strony naszego materiału i zaprasowywujemy żelazkiem bez pary. W momencie, gdy klej się rozpuści i przyklei nam się do naszego obklejanego materiału. Możecie potem granice przy krawędziach materiału zasadniczego tej flizelinę sobie odciąć. Jak widzicie, ona stabilizuje i też pogrubia troszeczkę ten materiał w tych miejscach, więc jest to bardzo istotny etap. Prezentuję Wam teraz już wszystkie elementy, które wycięłam, które będę potrzebowała do uszycia mojej sukienki Manuela, więc w tym momencie możemy się zabrać za szycie, a szycie rozpoczniemy od szycia zaszewek przodu. Zatem przygotujcie sobie przedni element Waszej sukienki, ten z zaszewką, która jest wyrysowana zarówno z prawej, jak i z lewej strony naszego przodu. Odpinamy z niego formę i zabierzemy się za prawidłowe spięcie tych zaszewek, które nam uformują tutaj pięknie miejsce na biust. Więc zaszewki mamy równo symetrycznie względem siebie wyrysowane. Ich prawidłowe spięcie polega na tym, aby strona prawa do prawej, te linie, które tutaj wyrysowaliśmy, spiąć szpilką w taki sposób, aby ta szpilka przechodziła z jednej linii na drugą linię z przeciwnej strony. Wbijamy, no tutaj zazwyczaj 4 szpilki się zmieszczą na tej linii. Dzióbki szpilek, że tak powiem, skierujcie do boku Waszego przodu. Zobaczcie, jak to już na tym etapie wygląda. I teraz przejdziemy na maszynę i prostym szwem, tutaj po tej wyrysowanej linii, wykonamy szew mocujący. Szew będziemy prowadzić od boku. Dlatego istotnym jest też prawidłowe wpięcie tych szpilek, żeby je można było teraz łatwo wyciągać podczas szycia. Więc na początku robimy sobie rygielek i po tej linii, którą tutaj sobie wyznaczyliśmy podczas wyrysowywania naszej zaszewki, prowadzimy powolutku szew prosty. Prowadzimy go do momentu, aż tak naprawdę nasza igła zejdzie nam z materiału w sposób płynny i na samym końcu, na szczycie naszej zaszewki nie robimy rygla, więc tutaj prowadźcie szew do momentu, aż do tego wierzchołka i tak jakby zjedźcie z materiału, żeby igła zeszła właśnie z materiału, odetnijcie długą nitkę i zobaczcie, jak to w chwili obecnej wygląda. Szew jest poprowadzony równo po linii, która wyznaczała nam zaszewkę. Z jednej i z drugiej strony jest równiutko poprowadzona. Na samym końcu, na szczycie naszej zaszewki jest właśnie ta nitka, którą teraz zawiążemy w supełek. To sprawi, że ta zaszewka, tak naprawdę ten szczyt zaszewki zniknie nam w materiale. Więc teraz wykonajcie kilka supełków, które zabezpieczą Wam ten szew i odetnijcie z delikatnym nadmiarem tą nitkę, aby po prostu tutaj w ten sposób to wyglądało. Teraz musimy nasze zaszewki zaprasować, czyli jednostronnie skierować w dół i potraktować stopą żelazka. W ten sposób ona się spłaszczy, będzie już tak naprawdę umiejscowiona w tym miejscu, chociaż konkretna, docelowa stabilizacja tej zaszewki będzie miała miejsce w momencie, gdy zszyjemy przód z tyłem na krawędzi bocznej. Tak powinna wyglądać prawidłowo zaprasowana zaszewka. Więc zaszewki są skierowane w dół. Tak naprawdę nasz przód jest już przygotowany. Będziemy go łączyć z naszym tyłem, więc ściągamy formę z części tylnej naszej sukienki. Tył ułóżcie sobie prawą stroną do góry i następnie Wasz przód przyłóżcie prawą stroną do Waszego tyłu i na linii barków zepnijcie sobie przód względem tyłu. Tutaj poprowadzimy szew mocujący, zarówno stebnowy, jak i obrzucający overlockowy, więc w ten sposób przypięty przód i tył na linii barków idziemy szyć na maszynie szwem prostym. Prowadzimy szew oczywiście z 1 cm zapasem na szew, czyli zabieramy z materiału tyle, ile dodaliśmy na poczet właśnie tego szwu, więc o tym pamiętajcie. W momencie, gdy sobie przeszyjecie już na stebnówce linię barków, idźcie na overlocka i obrzućcie te szwy, aby tutaj wszystko estetycznie wyglądało również na lewej stronie, więc szwy barkowe obrzucamy sobie na overlocku. Teraz przygotujemy sobie obłożenie dekoltu. Bierzemy te dwa elementy, które już mamy podklejone. Zobaczcie, że od lewej strony to obłożenie wygląda, jakby było delikatnie mokre. To jest plus, ponieważ klej dobrze się rozpuścił i dobrze jest flizelina przyklejona do tego obłożenia, więc nasze obłożenie przodu również na linii barków przykładamy względem obłożenia tyłu. Przypinamy sobie tutaj szpilkami pomocniczo, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Pójdziemy teraz właśnie na maszynę i tutaj wykonamy tylko szew prosty. Nie będziemy obrzucać tutaj naszego obłożenia, ponieważ te szwy będziemy za chwileczkę rozprasowywać na płasko. Jest to bardzo istotne, bo one wtedy będą się lepiej układać w momencie, gdy wszyjemy je w obwód naszego dekoltu, więc tutaj również na 1 cm prowadzimy szew względem krawędzi i następnie, tak jak już Wam powiedziałam, idziemy ten szew rozprasować na płasko, więc stopą żelazka sobie tutaj przeprasujcie ten element, aby był właśnie taki płaski i mamy tak naprawdę nasze obłożenie połączone w jeden kawałek. Musimy teraz na overlocku obrzucić jego zewnętrzną krawędź, bo ona będzie widoczna właśnie na lewej stronie naszej sukienki. Obrzucanie tego elementu zacznijcie od tego szpica, który jest na przodzie i wtedy po prostu jednym prostym szwem sobie tutaj obrzucicie to obłożenie po obwodzie. Pamiętajcie, aby szwy tutaj łączące obłożenie na barkach było rozłożone na płasko. Nitkę overlocka sobie zawiążcie, przymocujcie, żeby się szew nam nie rozwiązał w trakcie użytkowania sukienki już gotowej. No i tak wygląda przygotowane obłożenie, które jest już gotowe do wszycia w obwód dekoltu naszej sukienki. Tak powinno się prezentować zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Zewnętrzna krawędź jest obrzucona, a wewnętrzną krawędź, jak się pewnie domyślacie, będziemy przypinać teraz do obwodu naszego dekoltu. Sukienkę ułóżcie sobie prawą stroną do góry. Pamiętajcie, aby szwy barkowe były skierowane w jedną stronę, czyli na tył, i właśnie od szwów barkowych będziemy teraz rozpoczynać nasze przypinanie obłożenia, więc szew barkowy sukienki łączymy ze szwem tutaj też barkowym na naszym obłożeniu, więc to są nasze dwa pierwsze punkty styczne. Pamiętajcie, aby ten szew właśnie na sukience barkowy skierować do tyłu, no i równo linia do linii pasujecie, spinacie pomocniczo z szpilką i następnie kolejnym punktem stycznym jest bardzo równe przypięcie obłożenia względem naszego szpica w tej sukience. Sukienka ma właśnie dekolt w V, więc tutaj mamy kąt taki bardziej ostry w przedzie naszej sukienki. Teraz, jak widzicie, przypinam sobie obłożenie tyłu. I tak naprawdę w ten sposób przypiętą równo krawędź do krawędzi będziemy za chwileczkę przyszywać na maszynie szwem prostym. Zanim przyszyjemy nasze obłożenie do dekoltu, chciałabym na przykładzie tego zdjęcia, które znajduje się w opisie szycia w punkcie 12, powiedzieć Wam, w jaki sposób jeszcze przygotować sobie i tym sposobem ułatwić sobie przyszycie perfekcyjne tego obłożenia w taki sposób, aby tutaj faktycznie ten dekolt był w szpic, w literę V, a nie w takie delikatne U jak u mnie, bo jeśli się przyjrzycie dokładniej w dalszej części filmu, no to ja to obłożenie mogłam przyszyć dużo lepiej, ale bierzemy poprawkę na to, że jestem samoukiem, no i tego typu błędy mogą mieć miejsce. Następne obłożenie na pewno przyszyję w ten oto sposób i następnie albo mydełkiem krawieckim, albo takim specjalnym pisakiem będziemy mogli sobie na tym dekolcie wyrysować sobie linię, po której poprowadzimy szew łączący obłożenie z naszą sukienką, z naszym dekoltem. Warto to zrobić, żeby właśnie tu była zachowana linia, która sprawi, że pięknie nam się ten dekolt w tym miejscu wyprofiluje. Po prostu na tyle, na ile macie dodany zapas na szew do waszej sukienki, odmierzacie tyle względem krawędzi waszego dekoltu. Ja to pokazuję oczywiście tutaj na tym zdjęciu, ponieważ moja sukienka jest już odszyta i trochę po czasie, że tak powiem, wam to tłumaczę, ale lepiej późno niż wcale. Więc teraz po obwodzie, zarówno z przodu, jak i z tyłu waszego dekoltu, odmierzacie sobie ten 1 cm rekomendowany na zapas na szew. Robicie to po całym obwodzie przodu oraz po całym obwodzie tyłu. Tutaj nie jestem w stanie wam tego pokazać, bo no, na zdjęciu ten materiał jest wywinięty troszeczkę, ale wiecie, o co chodzi. Prowadzimy linię na 1 cm takim właśnie albo pisakiem, albo mydełkiem. Wszystko zależy od tego, jaki macie materiał. I po prostu poprowadźcie sobie tą linię, wyrysujcie ją sobie po prostu w taki sposób, żeby tutaj, w miejscu, gdzie jest ten szpic, zróbcie sobie taką pionową kreskę i tu, w momencie, gdy dojedziecie do tej pionowej kreski, która powinna mieć wysokość również 1 cm, wbijacie w tym punkcie sobie igłę i dopiero wtedy przesuwacie materiał i szyjecie dalej w tym oto miejscu. To sprawi, że tutaj będzie wyszyty piękny szpic, który potem jak natniecie w taki oto sposób, on wam po prostu przepięknie uformuje to miejsce. W tym miejscu też chciałabym powiedzieć, że są szyciowe wiadomości, które pokazują czarno na białym, w jaki sposób przygotować też takie obłożenie i też poprawnie wszyć je w obwód waszego dekoltu, więc ja te wiadomości szyciowe na ten temat podlinkuję wam na dole pod filmem. Posiłkujcie się nim, bo to jest wiedza, którą warto posiąść. Więc tak przygotowane obłożenie przypięte do przodu i tyłu naszej sukienki idziemy przyszyć, również prowadząc szew 1 cm od krawędzi. Ja zaczęłam przyszywanie od jednego ze szwów barkowych, no i teraz powolutku przykładam krawędź jeszcze do krawędzi, równo kontroluję ten szew, aby był poprowadzony równo, ponieważ jeśli tutaj wam troszeczkę, że tak powiem, szew wyjdzie slalomem, no to będzie to widoczne na prawej stronie. Wcześniejsze wyznaczenie linii szycia, które pokazałam wam wcześniej, zdecydowanie ułatwiłoby wam w tym momencie przyszyć równe obłożenia po całym obwodzie. Tak naprawdę wystarczyłoby, żebyście poprowadzili ten 1 cm odcinek, taki 1-centymetrowy odcinek przy tym szpicu, który wskazałby wam miejsce wbicia igły w momencie, gdy musicie zawrócić i szyć w górę. Tak wygląda przyszyte obłożenie na lewej stronie. I musimy teraz ponacinać go w taki sposób, aby można było go łatwo wywrócić na lewą stronę. Bardzo istotnym jest nacięcie tego szpica tutaj, więc musicie ten nacinek wykonać bardzo blisko tego szwu, oczywiście uważając, żeby nie przeciąć tego szwu łączącego, a następnie co 1,5 cm wykonajcie nacinek po całym obwodzie waszego dekoltu. Czubkiem nożyczek prowadzicie cięcie po całym obwodzie, to sprawi, że ten obłożenie będzie nam się lepiej układało teraz, więc musimy na tym etapie ten ponacinany zapas na szew przymocować do naszego obłożenia. Więc teraz w palcach uformujcie sobie ten szew łączący obłożenie do naszego dekoltu i w kilku miejscach sobie przypnijcie szpilką to obłożenie, ten zapas na szew do obłożenia. Za chwileczkę będziemy go mocować właśnie od strony obłożenia. W tym miejscu przed przyszyciem zapasu na szew do obłożenia możecie również wykreślić sobie linię poprowadzenia szwu. Tak naprawdę wystarczy wykreślić pionową kreskę tuż przy szpicu i względem niej poprowadzić równo szew, czyli w momencie, gdy dojdziecie do tego szpica, po prostu wbić w to miejsce igłę i po prostu skierować szew do góry. Będziemy go prowadzić tak naprawdę 1-2 mm od tej krawędzi łączącej nasze obłożenie z linią dekoltu, więc będziemy to robić powoli, precyzyjnie i w ten sposób przymocujemy ten zapas do obłożenia. Więc podczas przyszywania kontrolujcie właśnie te ponacinane kawałki, bo one czasami lubią przejść na niewłaściwą stronę, a ten szew ma je właśnie ujarzmić i umiejscowić właśnie od strony obłożenia. Zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Ja tak naprawdę jeszcze te dwa elementy przy szwie tak naprawdę jeszcze delikatnie w palcach rozkładam, żeby tutaj ten szew przy tym dekolcie był jak najbardziej płaski, że tak naprawdę przeprasowanie tego dekoltu będzie tylko taką czynnością dodatkową, ponieważ już po wywróceniu tak przyszytego obłożenia będziemy już mieć piękną gładką linię przy dekolcie, więc za chwileczkę to nasze obłożenie już ukierunkujemy we właściwym miejscu. Zobaczcie jeszcze, jak na lewej stronie ten szew wygląda. Ten zapas na szew ponacinany znajduje się od strony obłożenia, od prawej strony, tak naprawdę od wewnętrznej strony sukienki będzie to prezentowało się w ten sposób. Więc teraz idziemy na deskę do prasowania, formujemy nasz dekolt równo linia do linii i stopą żelazka gorącą sobie tutaj przeprasowywujemy, żeby dekolt był już przygotowany na płasko i tak naprawdę przód naszej sukienki Manuela będzie gotowy. Zajmiemy się teraz naszym rękawem. Na rękawie znajduje się jeden nacinek na szczycie główki rękawa. Ściągamy z niego formę, aby w prosty sposób znaleźć, gdzie jest przód naszego rękawa. Składacie rękaw na pół i tam, gdzie jest większe wycięcie, tam powinniście umiejscowić tą część rękawa względem przodu waszej w tym przypadku sukienki. I zawsze podkrój przodu jest bardziej wycięty, więc tutaj taka wskazówka dla was. Pamiętajcie, aby szew barkowy łączący sukienkę przód i tył był skierowany do tyłu. No i teraz na szwie barkowym umiejscawiacie ten nacinek, który był zaznaczony na formie. Tutaj macie pierwszy punkt styku, wbijacie tam pierwszą szpilkę. Kolejne punkty styku będą znajdowały się na krawędziach z przodu oraz z tyłu naszego rękawa. Rękaw będziemy wszywać nie do zamkniętej pachy, tylko jeszcze do otwartej. Przypinamy teraz równiutko krawędź do krawędzi nasz rękaw względem podkroju pachy. Tutaj delikatnie trzeba wdać też rękaw na szczycie główki. Szpilki wbijajcie sobie od strony rękawa. Zdecydowanie łatwiej wtedy się ten rękaw przyszywa, więc przypinamy sobie naszą główkę rękawa. Tutaj na szczycie możecie sobie ułatwić przypinanie właśnie w ten sposób, że rozłożycie troszeczkę ten materiał między palcami i tak przygotowany, wpięty rękaw tak naprawdę idziemy teraz przyszyć na maszynie szwem prostym. Szw oczywiście prowadzimy na 1 cm od krawędzi i podczas przyszywania również kontrolujemy te nasze krawędzie, żeby były równo względem siebie przyłożone. Tutaj przy główce rękawa, jak widzicie, wygląda jakby tego materiału było troszeczkę za dużo. Tutaj ma miejsce wdawanie tego rękawa. Przy tkaninach jest to troszeczkę trudniejsze, bo ona nam się nie uciąga w żaden sposób, więc musicie tak poprowadzić szew. Możecie pomóc sobie też tutaj szpilką, jak na przykład ja na klipie teraz, i musicie w taki sposób poprowadzić ten szew, aby nie porobiły się tutaj żadne przyszczypki, falbany i tym podobne procesy, więc bardzo wolno, dokładnie przyszywamy nasz rękaw do podkroju pachy. Tak to wygląda. Zobaczcie, że na szczycie główki od środka troszeczkę tam jakby się falbanek porobiło, ale na prawej stronie po wywróceniu szew jest bardzo prosty i gładki, więc idziemy teraz tak przyszyty rękaw obrzucić się na overlocku, tą krawędź właśnie zewnętrzną, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj też szew prowadźcie bardzo powoli, bo mamy tutaj łuk, więc musimy w kontrolowany sposób obrzucić ten element. No i teraz tak przyszyty rękaw będziemy dzięki niemu mogli połączyć rękaw i bok naszej sukienki jednym prostym szwem. Więc złóżcie sobie sukienkę prawą stroną do prawej strony, na linii pachy tutaj zróbcie sobie pierwszy punkt kontrolny, jeśli chodzi o miejsce styku, no i wszystkie krawędzie względem siebie równo ułóżcie i najpierw przyszyjcie szwem stebnowym. Pamiętajcie, aby zaszewka była skierowana w dół. Przyszywamy za jednym razem zarówno rękaw, jak i bok naszej sukienki, no i następnie będziemy je obrzucać na overlocku i tak naprawdę górna część naszej sukienki będzie już gotowa, więc jak widzicie tutaj nadmiar tej zaszewki, którą sobie tutaj wyrysowaliśmy, w tym momencie overlock nam odcina i mamy bardzo prostą, równą linię szwu zachowaną, więc tak powinno się to prezentować od lewej strony. Będziemy się zajmować za chwileczkę naszymi falbanami, więc górną część sukienki mamy już przygotowaną. Będziemy teraz wyznaczać sobie środek przodu i środek tyłu naszej górnej części sukienki, którą właśnie odszyliśmy. Po prostu składacie względem siebie szwy boczne sukienki i w ten sposób wyznaczoną połowę zaznaczacie sobie nacinkiem. To pomoże nam w równy sposób wpiąć względem właśnie górnej części sukienki naszą falbanę. Bierzemy sobie teraz naszą falbanę numer 1, czyli tą krótszą i wyższą. Robimy na niej nacinki właśnie zarówno z góry, jak i z dołu w obu tych elementach, zanim zdejmiemy w ogóle formę. Mamy ją tutaj złożoną na pół, więc skorzystajmy z tego i zróbmy te nacinki właśnie w tym momencie i właśnie te nacinki nam pomogą też względem siebie równo wpiąć tą falbanę do górnej części naszej sukienki. Musimy te dwa elementy falbany teraz ze sobą zszyć, więc prawymi stronami do siebie te wyższe boki naszej falbanki sobie spinamy pomocniczo, przeszyjemy je sobie najpierw szwem prostym, potem obrzucimy na overlocku i w taki sposób nasza falbanka będzie już taką jedną całością i będziemy mogli za chwileczkę wprowadzić w górny brzeg tej falbany fastrygę. Pamiętajcie, że jeśli macie wzór na materiale kierunkowy, musicie wprowadzić tą fastrygę właśnie w górny brzeg. Ja tutaj wzór mam akurat taki, że tak powiem, bez różnicy, ale mniej więcej starałam się, żeby ten wzór był właśnie w jedną stronę skierowany, więc na dużą igłę sobie tutaj nawlokłam nitkę w kontrastowym kolorze. Polecam Wam fastrygę właśnie wprowadzać w kontrastowym kolorze, potem bardzo łatwo ją zlokalizować w momencie wyciągania jej, więc w ten sposób na fastrydze będziemy marszczyć tą naszą falbanę. Będziemy ją wpinać w tym momencie do górnej części naszej sukienki. Te nacinki odszukujemy, które niedawno zrobiliśmy, i środek przodu naszej górnej części sukienki łączymy ze środkiem naszej falbany i jak się pewnie domyślacie, te szwy boczne muszą złączyć się ze szwami bocznymi na falbanie. Więc mamy w chwili obecnej 4 punkty styczne, które wyznaczają nam 4 ćwiartki naszej sukienki po obwodzie. W ten sposób między tymi odcinkami będziemy marszczyć naszą falbanę właśnie na fastrydze. Jak widzicie, ja ją ściągnęłam teraz maksymalnie, złapałam za szwy boczne i rozciągnęłam na płasko obwód górnej części mojej sukienki. W ten sposób tutaj te ćwiartki mi się teraz, że tak powiem, zmarszczyły w taki sposób, że mogę je teraz wstępnie w kilku miejscach sobie przyszpilkować. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie ta krawędź dolna górnej części Waszej sukienki była rozłożona na płasko, a tylko ta część, do której jest wprowadzona fastryga, była pomarszczona. Staracie się właśnie, żeby nie pomarszczyła Wam się linia obwodu górnej części sukienki. Między tymi ćwiartkami sobie mocujecie w kilku miejscach tą falbanę, bo i tak ostateczne ułożenie tych falban ma właśnie miejsce teraz na maszynie, więc będziemy teraz dodatkowo jeszcze układać te nasze falbanki względem krawędzi dolnej naszej górnej części sukienki. Oczywiście, jak widzicie, prawymi stronami do siebie jest to wszystko połączone. No i ja to robię w ten sposób, że po prostu ciągnę sobie tą nitkę w taki sposób, że ona jest naprężona na tyle, że jestem w stanie ją sobie, te falbanki, które są na niej zmarszczone, ułożyć tak, jak mi się podoba, i to od Was zależy, czy te falbanki wszystkie będą, że tak powiem, położone w jedną stronę, czyli tak jak idzie szef, czy jedna będzie leżała w prawą, druga w lewą, więc tutaj zobaczcie, chyba marszczę ostatnią ćwiartkę właśnie tej górnej pierwszej falbany. W ten sposób sobie przyszyłam i zmarszczyłam falbanę do górnej części mojej sukienki. Tak się to prezentuje na prawej stronie. Nie możecie zobaczyć, czy marszczenie Wam pięknie wyszło i czy go akceptujecie. Jeśli wszystko jest w porządku, przed obrzuceniem tej linii na overlocku musimy wyciągnąć fastrygę, bo fastryga bardzo lubi jeszcze zbierać, że tak powiem, obwód, do którego była przyszyta, więc wyciągnijcie sobie fastrygę i teraz idziecie na overlocka i obrzucacie ten szef właśnie na overlocku. Kontrolujcie tutaj linię od środka, czyli od czasu do czasu, jak widzicie, ja sobie podnoszę tutaj ten mój element i patrzę, czy mi tam nie podszedł materiał, więc tutaj powoli kontrolujemy wszystko, zawiązujemy szef overlockowy, żeby nam się nie rozwiązał, i teraz bierzemy falbanę numer 2, do niej, jak pamiętamy, jest dodany 2 cm na poczet podłożenia. Tutaj też, zanim odpięłam formę, zrobiłam nacinki, ale tylko w górnej części, ponieważ tylko górna część będzie przyszyta i marszczona, więc musimy wyznaczyć też w górnej części falbany numer 2 nacinek wyznaczający połowy tej naszej falbany. Spinamy je, jak widzicie, też po wysokości. Najpierw zszywamy szwem prostym, a potem obrzucamy go na overlocku. No i będziemy marszczyć to w ten sam sposób jak falbany numer 1, więc tutaj pozwoliłam sobie to wideo przyspieszyć maksymalnie. Ja do fastrygowania używam takiej bardzo dużej cerówy, która po prostu, jak widzicie, dosyć sporo falbanek za jednym razem pozwala mi zrobić. zrobić. Te falbanki mam tak mniej więcej co 1 cm nabite na tą igłę, więc to też sprawia, że równomiernie jest potem to wszystko rozłożone. No i teraz prawymi stronami do siebie również robimy te 4 punkty styczne, czyli na środku przodu i tyłu oraz na bokach naszej sukienki. Ta falbanka jest zdecydowanie dłuższa niżeli ta pierwsza, więc jest tutaj więcej marszczenia. No i w ten sam sposób jak na tym pierwszym etapie pierwszej falbanki sobie tutaj te ćwiartki przypinam, formuję wstępnie te falbanki mniej więcej względem linii dolnej falbany numer 1. No i tak naprawdę docelowe marszczenie ma miejsce właśnie w tym miejscu. Pod maszyną również ciągnę, jak widzicie, nitkę tak, aby była ona naprężona i jak na takiej lince do wieszania bielizny sobie formuję właśnie te moje falbanki. Krawędź, w tym przypadku dolna falbany numer 1, jest ułożona na płasko i tylko ten materiał, który jest przyfastrygowany, marszczę. Więc w ten sposób po całym obwodzie sobie przyszywamy naszą falbankę numer 2 do falbany numer 1 i też tutaj te falbanki jak będą się układać zależy od Was, więc ja to robię w ten sposób. No i też zanim obrzucę ten szef, wyciągam sobie fastrygę, która wychodzi bardzo łatwo, chyba że ją przyszyjecie podczas przyszywania falbanki, to wtedy musicie trochę więcej siły w to włożyć. No i teraz też obrzucam sobie tą krawędź na overlocku, kontrolując, żeby od spodu żaden materiał pod nóż overlocka się nie dostał. Więc tak naprawdę mamy już sukienkę w takim stanie, na takim etapie, że jesteśmy w stanie ją też przymierzyć i zobaczyć, jak te nasze falbany się układają. Będziemy teraz wykańczać rękawy oraz dół naszej sukienki. W tym celu musimy wlot naszych rękawów obrzucić na overlocku i tak samo linię dołu naszej sukienki musimy obrzucić na overlocku. Chyba że chcecie na podwójne założenie dół waszej sukienki podłożyć, to wtedy nie musicie tutaj overlocku dołu sukienki, ponieważ no tutaj linia tego obrzucenia jest bardzo, bardzo długa, więc to wszystko zależy od Was. Ja sobie ją tutaj właśnie obrzuciłam. Rękaw będziemy zakładać na 2 cm, zaś dół spódnicy sukienki będziemy zakładać na 1 cm. Jeśli chodzi o rękawy, to aby je równo właśnie na te 2 cm sobie założyć, wyznaczam sobie na wysokości 4 cm od linii overlocka 4 cm właśnie, które po założeniu, przyłożeniu tej linii overlockowej do tych kilku punktów sprawią, że ten mój rękaw na 2 cm będzie założony. Ale też możecie skorzystać z tej podziałki, która jest tutaj na płytce maszyny i względem niej poprowadzić założoną krawędź w ten sposób do środka waszego rękawa i szwem prostym po obwodzie sobie przyszywamy i wykańczamy w ten sposób nasz rękaw. Tutaj Wam pokazuję, że możecie właśnie dół sukienki podłożyć tak naprawdę na 2 razy, albo tak jak ja właśnie z 1 cm założeniem prowadzimy szef po tym naszym overlocku. Tutaj pokazuję Wam na płytce ściegowej ten 1 cm i względem niego właśnie prowadzę to założenie, tą krawędź założenia prowadzę właśnie przy tej linii i tak naprawdę po całym obwodzie dół mojej sukienki został przeze mnie podszyty. Silki jest też na tyle cienkie, że możecie na przykład użyć stopki do rolowania, która jest praktycznie dodana do każdej maszyny wieloczynnościowej w chwili obecnej, więc tutaj sposobów wykańczenia dołu jest sporo. wybieracie ten, który najbardziej Wam odpowiada. Sukienkę teraz nakładamy na siebie i będziemy wyznaczać długość gumki, którą za chwileczkę wszyjemy między w ten szef łączący górną część sukienki z pierwszą falbaną, bo jak widzicie teraz nie wygląda to jakoś bardzo fajnie, więc najlepiej nałożyć sukienkę i właśnie w miejscu, gdzie ta guma ma się znajdować, w ten sposób wyznaczyć jej długość. Też ta guma nie może być zbyt luźna, bo ona musi Wam zebrać, że tak powiem, tą linię, wyznaczyć Wam talię, więc te dziane gumy są bardziej elastyczne, więc się tutaj nie bójcie, że ten kawałek tej gumy jest taki krótki. Teraz musimy przymocować tą naszą gumę tak, aby stanowiła jedną obręcz. No ona ma szerokość 1 cm, więc tutaj zakładając na siebie końcówki tej gumy, no troszeczkę trudno jest je przymocować, no ale w kilku miejscach poprowadźcie szef w pionie i w poziomie, tak aby po prostu ta guma była teraz w jednym kawałku, w takiej obręczy. U mnie wygląda to w ten sposób, jak widzicie wszystko się trzyma i na pewno nie pęknie, poza tym będziemy ją za chwileczkę przyszywać, ale zanim to zrobimy, musimy wyznaczyć 4 punkty styczne na tej gumie, które będą nam wyznaczać ćwiartki właśnie tej gumy, które przypniemy do tych punktów stycznych, które mamy już tak naprawdę wyznaczone w górnej części przodu i tyłu naszej sukienki, więc musicie tą sukienkę, że tak powiem, uformować, przełożyć po pierwsze na lewą stronę, włożyć top tak jakby do środka sukienki, górną część sukienki właśnie tak do środka, no i punkty styczne są właśnie na przodzie i tyle, na środku oraz na szwach bocznych naszej sukienki. Szef overlockowy ma właśnie, jak widzicie, taki 1 cm szerokości i ta gumka właśnie idealnie mieści się w tym obszarze. Ja do przeszycia tej gumki przygotowywuję sobie właśnie ściek zygzakowy, który sobie zwęziłam o 2 stopnie, a ściek maksymalnie rozciągnęłam, żeby nie był też zbyt gęsty, więc od jednego punktu stycznego też zweryfikujcie na tym etapie szerokość tego szwu, żeby on Wam, że tak powiem, nie schodził z tej gumy, tylko właśnie w obrębie tego 1 cm się znajdował. No i tak naprawdę naciągając te ćwiartki będziemy teraz przyszywać tą gumę właśnie do tego szwu, który nam przymocował pierwszą falbankę do górnej części naszej sukienki. I tutaj musicie uważać właśnie, tu przed chwilą Wam pokazałam, co może się zdarzyć podczas tego przyszywania. Ta górna część sukienki może Wam podejść do góry i zrobić się taka brzydka przyszczypka, więc tutaj też kontrolujecie ten szef, zaglądacie cały czas, tam patrzycie, czy nic Wam pod igłę nie podeszło. No i naciągając te ćwiartki względem siebie, przyszywacie tą gumę właśnie w tym miejscu i to sprawi, że ta sukienka nabierze zupełnie innego kształtu, więc jest to bardzo istotny etap, więc jak widzicie używam ściegu zygzakowego. Tutaj możecie z bliska zobaczyć, jak ten proces przyszywania wygląda, właśnie go kończę. Sukienka tą gumą została mi w tej części zebrana i tak naprawdę na płasko wygląda w ten sposób. Możecie ją przymierzyć, ma wykończone rękawy, dół, talia jak widzicie mocno jest zebrana, falbanki pięknie się układają, więc nie pozostaje mi nic innego jak pogratulować Wam skończonego procesu szycia, no i z dumą noście swoją sukienkę Manuelę. Gratuluję Wam wykonania zadania. I to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Manuela skradła wasze serca. Ja jestem w niej zakochana. Tutaj pokazuję wam w tym kadrze najprostszą wersję, bez żadnych dodatków, ale idealnie do niej pasuje również tutaj pasek w talii, więc mam nadzieję, że już macie wizję tej sukienki i niedługo weźmiecie ją na swój warsztat, będziecie ją kroić, a następnie szyć i z dumą nosić. Więc ja z tego miejsca dziękuję wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!